bo kampania automatyczna będzie strzelała po prostu jak ruska Katiusza. To analizę słów kluczowych wyszukiwania niż analizę konkurencji, śledzenia swojego produktu. Jak możemy sobie to ułatwić, jak możemy sobie to skrócić w momencie, kiedy znamy swoją konkurencję? Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, na jakie słowa kluczowe tak naprawdę warto by było się reklamować. Bo owszem, możemy tutaj odpalić sobie kampanię automatyczną, dać jej powiedzmy miesiąc czasu na to, żeby sobie pochodziła, dać jej ten czas, żeby dla nas te dane zebrała. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jest to proces czasochłonny, często kosztochłonny, bo kampania automatyczna będzie strzelała po prostu jak ruska Katiusza. Z dużym rozrzutem i tutaj będzie uderzała w przeróżne miejsca, w przeróżne numery ISBN różnych produktów naszej konkurencji, będzie uderzała w przeróżne słowa kluczowe po to, żeby znaleźć z tego dużego worka kilka, na które ta sprzedaż się pojawi. Natomiast możemy sobie ten proces oczywiście skrócić w momencie, kiedy my dokładnie wiemy, na jakie słowa kluczowe się chcemy tutaj reklamować, bo na przykład mamy taką specyficzną niszę, że tylko po danych słowach kluczowych nasze produkty mogą być wyszukiwane, są takie nisze, natomiast w większości przypadków jest tak, że totalnie bladego pojęcia na ten temat nie mamy i sugerujemy się tym, co nam podpowiada Amazon podczas tworzenia właśnie kampanii. Jest to oczywiście ok, natomiast tutaj też jest bardzo, bardzo wiele słów i wiele różnych opcji kierowania na te słowa, więc to też jest proces, jak wszystko zresztą, jeśli chodzi o reklamy i optymalizację reklam, ale jak możemy sobie to ułatwić, jak możemy sobie to skrócić w momencie, kiedy znamy swoją konkurencję? No właśnie, bo tutaj już chyba odpowiedziałem na to pytanie. Musimy zbadać, na jakie słowa kluczowe reklamuje się nasza konkurencja, która sobie dobrze radzi w danej niszy, tak? Czyli ma niski ranking BSR, ranking, do którego my byśmy chcieli w jakiś sposób dążyć. Właśnie dzięki temu, że zbadamy sobie takie słowa kluczowe, na które nasza konkurencja się reklamuje, to dzięki temu bezpośrednio możemy z nią konkurować na to słowo kluczowe, na pozycję na to słowo kluczowe. I to jest bardzo fajne, dlatego że tutaj od razu uderzamy jakby w sam środek. Od razu wiemy, że nasza konkurencja ma tą sprzedaż, dlatego że zajmuje bardzo wysokie miejsca po danym słowie kluczowym. Nawet jeżeli chodzi o sponsored rank, nie tylko o ruch organiczny. Oczywiście tutaj sobie nie poradzimy bez narzędzia jak Cerebro z Helium. Tutaj nigdzie za darmo tego nie dostaniemy. To jest ten minus tej metody, ale plusem jest to oczywiście, że przyspieszamy sobie cały proces wyszukiwania słów kluczowych, relevantnych słów kluczowych, pod którymi możemy się reklamować, pod którymi mamy dużą pewność co do sprzedaży, pod którymi reklamuje się nasza konkurencja, zwłaszcza konkurencja mocniejsza od nas, bardziej doświadczona, może produkt, który już kilka lat na rynku jest i reklamuje się na to słowo kluczowe, to znaczy, że to słowo kluczowe dla niego działa, dlatego że pamiętajcie, nikt nie wydaje pieniędzy na reklamę, nikt nie reklamuje się przez dłuższy czas, jeżeli ta reklama przynosi strat. Nikt nie będzie reklamował się na dane słowo kluczowe przez okres pół roku czy roku, jeżeli to słowo kluczowe nie przynosi im dobrego akosu. Dlatego warto sobie wziąć pod uwagę konkurencję, tą najlepszą konkurencję, tą konkurencję, z którą chcecie walczyć o pierwsze pozycje po danych słowach kluczowych i właśnie od nich czerpać inspiracje co do tego, na jakie te słowa swoją reklamę wypuścić. Ok, jak to zrobić? Jak już powiedziałem, wykorzystujemy do tego narzędzie Cerebro od Helium ten. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to Helium ten to jest taki kombajn przeznaczony pod analizę niszy, pod analizę słów kluczowych wyszukiwania niż analizę konkurencji, śledzenia swojego produktu, śledzenia produktów konkurencji, budowy swojego listingu. To jest kombajn dedykowany głównie pod sprzedawców na FBA. Natomiast tak jak każdy inny program, tak jak każda inna wtyczka, inne oprogramowanie, nie da nam nic, jeżeli my nie będziemy potrafili takich danych po prostu przetrawić, nie będziemy potrafili tych danych zinterpretować, nie będziemy wiedzieli, co dane liczby nam mówią, nie będziemy potrafili tego po prostu połączyć w jedną całość, to taki program nam się nie przyda i oczywiście, jeżeli jesteś osobą początkującą, to absolutnie nie zachęcam Cię do tego, żeby w to inwestować, bo to kosztuje
$97 w wersji Platinum na miesiąc, ale fajnie by było, gdybyś wiedział, że taka możliwość istnieje i właśnie w tym materiale, teraz jak przejdziemy sobie na ekran mojego komputera, to Ci pokażę właśnie, jak możesz wykorzystać swoją konkurencję do zbadania słów kluczowych, na które się reklamuje. Ok, i na tapetę weźmiemy sobie produkt Tell Me Your Life Story Mom. Jest to bestseller, dlatego że zbliża się tutaj oczywiście Dzień Matki, więc myślę, że nie tylko ten materiał będzie dla Was informacją odnośnie tego, jak czerpać tutaj słowa kluczowe do reklamy swoich produktów, ale też może Wam podpowiedzieć ciekawą niszę właśnie na zbliżające się święto. Zachęcam, żeby się temu przyjrzeć. Mamy taki produkt. Co potrzebujemy zrobić, to skopiować numer ISBN tego produktu. Ten numer znajdziemy tutaj w pasku wyszukiwań 195-2568099 i znajdziemy go również w Product Details. On się znajduje tutaj. Jest to numer ISBN ten. I teraz oczywiście będziemy potrzebowali narzędzia, które pokaże nam, na jakie słowa kluczowe ten konkretny produkt się reklamuje i na jakiej pozycji jest na to słowo kluczowe jako produkt reklamowany oraz organicznie. Oczywiście do tego będziemy potrzebowali Helium, jest to płatne narzędzie, o którym pewnie doskonale wiecie. Innej możliwości niestety na to, żeby sprawdzić, na jakie słowa kluczowe się tutaj nasza konkurencja reklamuje, po których my również moglibyśmy uruchomić swoją reklamę, nie ma. Jest to tylko dostępne w Helium. Dlatego przejdźmy sobie do Helium, właśnie do Cerebro. I tutaj jak widzicie, wpisałem sobie ten numer ISBN, kliknąłem Get Keywords i w tym momencie pokazała nam się lista słów kluczowych, pod którymi ten produkt jest zaindeksowany i wypozycjonowany na jakimś miejscu. Na jakim miejscu to widzimy tutaj po prawej stronie. Mamy Sponsored Rank, czyli dzięki reklamie PPC ten produkt znajduje się na 13 miejscu na te słowo kluczowe, a na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ranking organiczny, czyli ten produkt się już tam wypozycjonował organicznie i utrzymuje tą pierwszą pozycję po tym słowie kluczowym. Tak to należy czytać. Dobrze, więc wiemy, że ten produkt, który przed chwilką widzieliśmy, reklamuje się na słowa kluczowe, przy których tutaj mamy jakąś cyferkę lub liczbę. Ta liczba, ta cyferka nam mówi o pozycji na dane słowo kluczowe jako produkt sponsorowany. I jak widzimy na przykład, tutaj mamy pozycję 33 na Moms Journal. Czyli to oznacza, że ten produkt, mimo tego, że reklamuje się na to słowo kluczowe, on nie jest nawet na pierwszej stronie, jeśli chodzi o produkty sponsorowane. To może oznaczać to, że jest tam po prostu spora konkurencja. I jak widzimy, mamy aż 215 numerów ASIN, które pod tym słowem kluczowym się reklamują. Dlatego, że tak jak wspominałem, święto Dzień Matki się zbliża. Competing products, jak widzimy pod tym słowem, jest więcej od 30 tysięcy, więc jest to trudne słowo kluczowe do wypozycjonowania. O czym nam mówi Cerebro IQ Score na poziomie 32 w porównaniu do 959 search volume i powyżej 30 tysięcy produktów pod tym słowem kluczowym, to jest naprawdę bardzo konkurencyjne słowo kluczowe. Dlatego ten produkt, mimo tego, że jest tutaj na pierwszej stronie, organicznie reklamuje się również na to słowo kluczowe, żeby na tej pierwszej stronie znaleźć się jakby dwukrotnie, czyli jako produkt sponsorowany i organicznie. To zdecydowanie zwiększa szanse na jego sprzedaż. Powiedziałbym nawet, że dwukrotnie, dlatego że wśród 20 kilku produktów na pierwszej stronie on będzie pokazywany aż dwa razy. Okej. Poszukajmy sobie wobec tego słowa kluczowego, no bo nie chcielibyśmy na takie bardzo tutaj konkurencyjne słowa kluczowe się reklamować. Dlatego warto poszukać sobie wśród tych słów, na które tak dobrze sprzedające się produkty się w dalszym ciągu reklamują, mimo wysokiej pozycji organicznej, słowa, które będą miały relatywnie niską konkurencję, połączoną z dużą ilością wyników wyszukiwań w ciągu miesiąca i jak najmniejsza, żeby była tutaj ilość produktów sponsorowanych. Te trzy czynniki decydują o konkurencyjności pozycjonowania na dane słowo kluczowe. Tutaj w przypadku tego produktu widzimy, że na pierwszej stronie tutaj w Helium, gdzie produktów, gdzie słów kluczowych mamy 50, dlatego że tyle sobie tutaj ustawiliśmy, ona na wszystkie jest na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania i na zdecydowaną większość z nich również ma włączoną reklamę PPC. To jest po to, żeby pokazać ten produkt dwa razy właśnie na pierwszej stronie po danym słowie kluczowym. Jest to bardzo, bardzo dobra taktyka. Wykorzystuje ten produkt tutaj swoją siłę.
przebicia. I my szukamy teraz słów kluczowych, na które on się reklamuje, żebyśmy mogli wykorzystać takie słowa w swojej reklamie w tej niszy. Te słowa muszą być mniej konkurencyjne. My nie chcemy tutaj przepalać dużych pieniędzy na reklamę. Chcemy, żeby ta reklama nam konwertowała, a nie chcemy tutaj wykrwawiać się z dnia na dzień. I co tutaj widzimy? Mamy na przykład takie słowo jak Story Worthy Memory Book. Mamy aż 7647 Cerebro IQ Score. Mamy Search Volume na poziomie 1277. Zobaczmy sobie, jak to wygląda historycznie. Weźmy sobie 30 dni i jak widzimy, od końca kwietnia to słowo kluczowe, jego ilość wyszukiwań wzrasta diametralnie. Dlatego, że jest to słowo powiązane po prostu z Dniem Matki, Dniem Ojca. Dlatego to słowo kluczowe, jak widzicie, nawet tutaj po Search Volume Trend będzie wyszukiwane coraz częściej. Jego przyrost na ten moment to jest 212% w porównaniu do ostatnich 30 dni. Dobrze, i widzimy, że na to słowo kluczowe ten produkt również organicznie zajmuje pierwsze miejsce i jest też na 5. miejscu, jeśli chodzi o produkty sponsorowane. Więc również tutaj jest pokazane dwa razy na tym listingu. Ale przejdźmy do konkurencyjności właśnie wypozycjonowania się na to słowo kluczowe. Jak widzicie, competing products, czyli produkty, które są zaindeksowane pod tym słowem kluczowym, jest ich tylko 167. Sponsorowanych produktów, czyli reklamujących się, jest aż 101. Więc widzicie, że konkurenci na to słowo kluczowe, oni dobrze wiedzą już, że tak mało jest tutaj produktów, więc warto tutaj się reklamować, żeby na tej pierwszej stronie być, dlatego że ta nisza pewnie będzie się tutaj rozrastać. Pod tym słowem kluczowym będzie zaindeksowanych coraz więcej produktów, więc warto tutaj być możliwie jak najszybciej na tej pierwszej stronie. Oczywiście każde słowo kluczowe trzeba zbadać pod kątem trademarku. Wejdźmy sobie po prostu tutaj właśnie na Amazon. Mamy Story Worthy Memory Book. I zobaczcie, tutaj są takie produkty. Mamy 188 wyników wyszukiwań. Cerebro nam pokazuje 167, ale należy pamiętać o tym, że jest to dane historyczne, czyli z ostatnich około 7 dni, a na Amazonie mamy to oczywiście live. Więc dane bardzo, myślę, zbliżone. I jak widzimy, mamy tutaj ten nasz produkt. On jest na pierwszym miejscu organicznie, dlatego że tutaj mamy sponsored product, czyli produkt, który jest na pierwszym miejscu dzięki reklamie PPC. Tutaj mamy ten produkt organicznie na pierwszym miejscu i to się pokrywa tutaj z danymi z Helium. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Na to słowo kluczowe, jak widzicie, jest tutaj tylko 188 produktów. Na pierwszej stronie jest bardzo dużo produktów, które stricte są powiązane z tym słowem kluczowym, stricte odpowiadają na zapytanie kluczowe klienta, który wpisuje właśnie takąże frazę. Tu jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że mamy tutaj zero. Title density, czyli tutaj jest zero produktów, które to słowo kluczowe mają zawarte w swoim tytule, w podtytule. Nie ma tego zawartego w ich tytułach i w podtytułach, mimo to są tutaj wypozycjonowane na pierwszą stronę. Jak to się dzieje? Ano tak, że te słowa są po prostu wpisane w back-endy, czyli w te 7 naszych popularnych boxów i oczywiście wsparte jest to reklamą PPC na to słowo kluczowe, dlatego one się tutaj pojawiają. Dobrze, moi drodzy, kluczem do tego, żeby zbadać sobie słowa kluczowe, na które się reklamuje nasza konkurencja, pod które my byśmy chcieli się również reklamować, jest to, żeby nie brać ich wszystkich jeden do jednego, tak jak to reklamuje konkurencja, tylko wśród tych reklamowanych właśnie poszukać sobie tych perełek, na które my chcemy się reklamować. Jeżeli to nie jest trademark, Story Worthy Memory Book, to jest to naprawdę bardzo dobre słowo kluczowe do reklamowania swojego produktu związanego właśnie z Dniem Matki. Też nie tylko dlatego, że jest to fraza, która mówi o ogólnym rodzaju takich książeczek, właśnie takich pamiętników, więc może to być dedykowane dla ojców, dziadków i tak dalej, więc też bardzo fajna sprawa. Macie tutaj inspiracje, macie tutaj wiele różnych jeszcze słów kluczowych, możecie sobie ten film po prostu zatrzymać, przejrzeć i sprawdzić, jak to wygląda.
pod kątem właśnie ilości wyszukiwań i może jakieś słowo kluczowe jeszcze Wam się tutaj rzuci w oczy. Ja tego materiału przedłużać nie będę zbytnio, chciałem Wam tylko pokazać, na czym mniej więcej to polega, jak możecie wykorzystać taką taktykę opartą na słowach kluczowych, na które się reklamuje Wasza konkurencja, dlatego że jeżeli Wy startujecie dopiero z reklamą, to może nie macie jeszcze takiej ogłady. Jeżeli startujecie pierwszy raz w ogóle z kampanią, to nie wiecie, na jakie słowa kluczowe Wasz produkt się będzie sprzedawał, a zapewniam Was, że takie produkty, które na Amazonie już istnieją dłuższy czas, które reklamują się bardzo długo, to świadczy o tym, że one mają te kampanie już fajnie przeanalizowane, mają już wszystko tutaj zaudytowane i doskonale wiedzą, na jakie słowa kluczowe warto się tu reklamować i od nich właśnie należy czerpać przykład. Znacznie skraca nam to drogę, którą pokonujemy od momentu startu naszej pierwszej kampanii poprzez cotygodniowe optymalizacje tej kampanii, aż w końcu dochodzimy do momentu, gdzie wiemy, na które słowa kluczowe warto by było tutaj reklamować się, na przykład w kampanii manualnej, już bardzo stricte zawężonej na exact. Tutaj dzięki temu możemy ten proces przyspieszyć i mieć te słowa kluczowe podane na tacy. Jak widzieliście, jest to okrutnie proste narzędzie, jest to bardzo prosta sprawa, po prostu wpisujemy numer ASIN w takie narzędzie jak Cerebro i mamy tutaj listę słów kluczowych z różnymi tam parametrami, które będą nas interesowały w momencie analizy niszy, w momencie analizy konkurencji, a w tym przypadku w momencie analizy produktów konkurencji reklamowanych na konkretne słowa kluczowe, pod które my też byśmy chcieli swój produkt wypuścić w momencie, kiedy wiemy na przykład, że zrobiliśmy produkt lepszy niż konkurencja, że urozmaiciliśmy ten produkt, wzbogaciliśmy go o coś, poprawiliśmy błędy, które gdzieś tam u konkurencji się pojawiły, na które zwracali uwagę klienci w komentarzach, to w tym momencie, jeżeli będziemy reklamowali się albo na numer ASIN konkurencji, czyli sponsored product, albo na słowa kluczowe, na które się reklamuje konkurencja, to mamy dużą szansę na to, że część z tego ruchu po prostu do siebie przyciągniemy. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś reklamuje się na Amazonie na dane słowo kluczowe z danym produktem już jakiś dłuższy czas, to on te kampanie swoje już na pewno ma zoptymalizowane i doskonale wie, że dane słowo dla niego działa, a dane słowo nie działa, dlatego na te, które działają, będzie się reklamował długo, a te, które nie działają, po prostu będzie wyrzucał. Więc tutaj jakby też konkurencja Wam trochę może tej roboty przy optymalizacji kampanii odjąć. Niemniej zachęcam każdego do optymalizacji kampanii od samych podstaw, żeby się tego nauczyć, bo to jest proces, który Wam się na pewno podczas wydawania na Amazon KDP przyda. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod spodem. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, pa, pa.